Właśnie, bo te pierwsze to były takie nieudane, te skipy, pamiętam, że... To w Gdyni właśnie? Nie, w Słupsku, bo jeszcze, jeszcze w Słupsku wtedy. Wtedy to ja przyjeżdżałem do rodziców na weekendy i tam z siostrą i właśnie z wodzem jeździliśmy. Te pierwsze. I tam to trzeba było objeździć tam po 7 biedronek, żeby tam znaleźć kilka, kilka cebulek, czy tam parę marchewek. Bo mało wyrzucane było? Czy były niedostępne? Niedostępne raczej śmietniki, ale w biedronkach to było albo już tak pomieszane, że ciężko było w ogóle z tego coś wyciągnąć dobrego, aczkolwiek też było, dużo frigan tam jest, nie? I często można nie zdążyć. Bo są też takie wystawki, tam nie pamiętam na jakiej ulicy to było, jest Biedronka, w której właśnie pracownicy zostawiają przed śmietnikiem odpowiednio ustawione, tak żeby występ wyróżnione te najlepsze produkty. Wow, czyli współpracują jakby. Tak, pomagają. Ale super, no. Bo o tym nie słyszałam, wiesz, zawsze słyszałam, że... Właśnie to chyba jest wbrew polityce firmy, więc... No, więc, narażają się. A mieli jakieś problemy z tym związane? Słyszałem, że niektórzy mieli, ale nie wiem czy w Słupsku, ale wiem, że kolega mi mówił, który pracował w Makro kiedyś, i, że tam właśnie pracownicy, którzy wystawiali, zostawiali osobno właśnie te produkty, warzywka, które jeszcze były bardzo dobre i zdatne do spożycia osobno, no to mieli często przynajmniej ochrzany minimum, ale i bywało i gorzej. Nie? Chyba zwolnieniem się nie skończyło z tego co wiem, ale na pewno groźby były, nie? Utraty pracy. Bo to nie jest wbrew polityce firmy. No tak. To przykre jest właśnie. No, no i na przykład Lidle mają pozamykane śmietniki i tam się nie można dostać za bardzo. To też jest smutne, bo tak jedzenie tam się po prostu zwyczajnie marnuje. No a jak to jest właśnie tutaj, jak się jedzie do Biedronek? Bo zajeździcie głównie do Biedronek? Tutaj jeździmy do Makro. A, okej. Okay. Tam wystarczy jedno Makro odwiedzić czasami i jesteśmy zaopatrzeni. Bo zbywa i tak, znaczy bywały na początku, jeszcze tak przez rok, z roku, półtora roku temu, że jak podjeżdżaliśmy, to tam było, nie wiem, ze trzy palety wystawione, trzy takie, to znaczy nie palety, tylko całe takie wieże z palet, nie? I stamtąd się wybierało, co się chciało i zostawało się całą masę tej żywności, nie? I to było z jednej strony fajnie, bo można sobie powybierać, a z drugiej strony ogrom tego marnotrawstwa przeraża i frustruje, prawda? Obok zaraz właśnie jest Food Not Moms, gdzie ludzie mają problem z głodują z pożywieniem, a zaraz tutaj Makro, gdzie taką masę posiłku, taką masę właśnie jedzenia usuwa. Wyrzuca i marnuje się to wszystko. Nie? Budzi złość. W imię zysku pozbawia się innych żywności po to, żeby ją wyrzucać na śmieci. Nie? Tak, i jeszcze ty jedziesz tam i nawet jak jedziesz 3 czy 4 osoby, to i tak tego wszystkiego nie przejesz. No nie, właśnie o to chodzi, że tego się wszystkiego nie da stamtąd zabrać czasu. Także my tam pakowaliśmy w cały bagażnik, jeszcze z tyłu siedzenia, po dwie siaty na przykład, takie ogromne, 10-kilowe ziemniaków. I to wszystko dawaliśmy też właśnie do Food Not Moms, żeby, bo to wiadomo, żeby to się nie marnowało. Porozdawaliśmy ludziom, ja też w pracy rozdawałem często cebulę, czy nie wiem, bakłażany, bo to już tak, te takie, które się szybciej psują, nie? No to trzeba było jak najszybciej zagospodarować. Nie? No ale tego wszystkiego się po prostu nie da wziąć, nie? Czasami. Teraz ostatnio jest tego dużo mniej, ale to chyba ze względu właśnie na ten, na obecną sytuację pandemiczną, nie? Po prostu mniejsze spożycie, mniejsze konsumpcje, no nic nie wiem. Nie wiem w sumie do końca, dlaczego też przepisy weszły, te, które tam teoretycznie zmuszają oddawanie w banku żywności, no nie? Ale to są kary, są podobno tak niskie z tego co czytałem, to że bardziej im się opłaca płacić kary niż zapewniać. Dlatego dalej są, nie? Tylko właśnie się zastanawiam, czemu mniej jest, bo dużo mniej jest. Od kiedy jest ta zmiana, że jest mniej? Od czasu właśnie epidemii. A, okej. Od czasu. I to tak drastycznie to spadło.
No też słyszałam, że banki żywności, bank żywności ten trójmiejski też od czasu epidemii dostaje więcej jedzenia. Tak? Mhm. Od supermarketów i tak dalej, więc może właśnie to jedzenie, które wcześniej było wyrzucane, teraz no, możliwe, przechodzi możliwe. Tam. Tylko dlaczego? No właśnie. I dlaczego niby pandemia sprawiła, że nagle oddają jedzenie? Nie jest to dla mnie jasne, no. Nie wiem. No właśnie, może nagle to poczucie solidarności. No właśnie. Kurczę, musimy sobie pomóc, nie wiem. Mhm. Czyli... Sorry, nie wiem, przelania. Jak jedziecie do takiego makro, to tam nie musicie się nigdzie włamywać, ani... Nie. Mhm. To wszystko jest na wierzchu, tylko wchodzimy jakby na teren z tego zakładu. Mhm. Z tyłu, ale on jest ogólnie dostępny, ponieważ właśnie klienci mają... To jest jakby z tyłu... Z drugiej strony parkingu, nie? Jest wejście z jednej strony, a po drugiej stronie jest tam właśnie są te śmietniki, nie? Z tego co wiem, to można tam się po prostu przemieszczać, poruszać i nie ma z tym problemu, nie? A ogólnie samo przywłaszczenie sobie śmieci teoretycznie jest nielegalne, prawda? Aczkolwiek ciężko jest w ogóle ukarać kogoś za to, bo nie można ocenić wartości śmieci, nie? Więc nawet jak ktoś zatrzyma, no to nie ma... No powiedzmy, że nas ukarają, nie wiem, złapią, nie? I, no i nie mają za co nas ukarać, bo nie wiem, niska szkodliwość, czy no... Jak ocenić w ogóle tą wartość? Chyba, że za sam fakt, nie wiem, kradzieży śmieci. Ale w każdym razie nie mieliśmy problemów, jeśli chodzi o... Nie zdarzyło się nigdy, żeby ktoś was przyłapał? Raz było, że... Ale mnie akurat wtedy nie było, siostra była właśnie. I opowiadała, że przyszedł pracownik i powiedział, że ochrona się czepia i żeby poszli dalej, poczekali pół godziny i wrócili. Wow. Ale opcje, czyli pracownicy, zdarza się, że tak, pomagają. Tak. Tak jak w Słupsku te wystawki zostawiali, bo robili, no to tutaj też potrafią przyjść i podpowiedzieć coś. Chociaż ja tam raczej nie spotkałem się w ogóle z pracownikami tam, ale nic. To znaczy jeżdżą w tej z powrotem, bo stamtąd też wyjeżdżają, kiedy kończą pracę, więc tam ich mijamy, jak przyjeżdżają obok nas i nic nie mówi. Nic nie zwracają uwagi, wy też się nie chowacie jakoś szczególnie. Wręcz mam wrażenie, że to jest właśnie pozytywnie widziane. Na pewno wiem, że w pracy u mnie jest bardzo, bardzo pozytywny odbiór ogólnie, bo często opowiadam u siebie o tym. A gdzie pracujesz? Na Poczcie Polskiej, jako listonosz. Okej. No i tam kolegom często opowiadam, czasem coś im przywiozę, bo jak mam za dużo, no to też podrzucę. No. I ten. Ogólnie to się wszyscy tam cieszą, nie? Na początku to wiadomo, bo tam spojrzenie, co po śmietnikach, grzebiesz. Ale tak ogólnie, jak zobaczyli, no, to też się zaczęli oburzać koledzy, że tyle jest marnowane tej żywności i że to szkoda, że jak na przykład w jednej siatce jest jeden ziemniak zgniły i wyrzucają zaraz całe 10 kilo, nie? No to jest dziwne, co najmniej. I udało Ci się zwerbować, powiedzmy, ludzi albo jakoś tak zainteresować ludzi, że więcej osób zaczęło z Tobą jeździć? No właśnie Bartka i Monikę, którzy z Footnote Bombs, bo oni też właśnie mieli też to podejście, że po śmietnikach to tak trochę głupio na początku, no ale pojechali raz właśnie z nami, się umówiliśmy i jako, że są też fanami etycznej konsumpcji, to... No to łatwo było fanami przekonać. Konsumpcji czy fanami? Fanami etycznej konsumpcji. A, okej. No właśnie. Nie, konsumpcji jako takiej nie. I to są ludzie, których znałeś z Footnote Bombs? Tak. No Bartek się tak głównie zajmuje. Jest jakby takim nieformalnym naszym liderem. Nie poznałam jeszcze, bo właśnie głównie gdańskie foody znam. A z tego gdyńskiego znam może dwie osoby, właśnie Agatę i Asię Krukowską. Ona też czasami bywa chyba. A to nie wiem, nie. No taka urzędynka. Ale chyba taka od czasu do czasu bywająca w foodach. Okej, no i właśnie Agata mówiła, że często to jedzenie zeskipowane jest
na foody przeznaczane. Jak najbardziej, tak, tak, tak. Bo my sobie często robimy w ten sposób, że odkładamy tą część dla siebie, dużo mniejszą i dużo większą właśnie, właśnie dla foodów, kiedy gotujemy. Nie? No teraz ogólnie jest ta przerwa, nie? Przez i pandemię, i okres letni. Chociaż w sumie nie rozumiem, czemu jest ta przerwa. To znaczy teoretycznie wytłumaczono, tłumaczył Bartek, że dlatego, że mniej ludzi przychodzi, nie? Ale nie jestem do tego przekonany, bo na przykład kiedy chodzę w rejonie, no to spotykam dwójkę bezdomnych i co chwilę mnie pytają, kiedy będziemy gotować, nie? Którzy tam właśnie przychodzą na foody, nie? Na wydawki, nie? I tak trochę przykro mi jest, że muszę im mówić, że nie ma, a dlaczego nie gotujecie, nie? Mówię, no bo w jesienno-zimowym okresie i samemu tego do końca jakby nie rozumiejąc, tak tłumaczę kulawo co najmniej. I to jedzenie z śmietników zeskipowane, ono wystarcza na gotowanie? To znaczy, czasami jest nadmiar, a czasami brakuje innych składników. To znaczy, bo na przykład zeskipować się nie da przypraw, nie? Bo tego tam się nie znajdzie. Chociaż znajduje się naprawdę różne dziwne rzeczy. No właśnie, co na przykład? Na przykład orzechy najprzeróżniejszej maści, albo owoce, jak borówki amerykańskie, takie bardzo drogie rzeczy. Nie, nie wiem, czosnek. Raz jak znaleźliśmy to całą paletę najprzeróżniejszych orzechów, nie? Wow. Takich jeszcze chyba do tej pory mam, bo tego zabraliśmy ile się dało, nie? A to wszystko w plastikowych pojemnikach, nie psujące się, więc tam termin ważności do 2022. I wyrzucili. No, nie wiem dlaczego, nie? Może uszkodzone było opakowanie albo coś. Nie? Wow. W ten sposób też wiem, że wyrzucają, nie? Także mnóstwo różnych rzeczy, nie? Tam i roślinki, bazylie, różne sałaty, wszystkiego rodzaju warzywa i owoce. Nie? Owoce to trochę gorzej, bo one się są częściej bardziej zepsute, nie? Więc mniejszy jakby czas przydatności mają, krótszy. No i z nimi jest ciężej, bo często są już tam mocno zapleśniałe, nie? Ale da się odratować i czasami też właśnie całe pojemniki się uda, albo malin, albo właśnie truskawek. Truskawek też było w zeszłym roku, to nazgarnialiśmy mnóstwo, nie? Wow. I to było ekstra, i koktajle mieliśmy i wszystko z truskawek. A, i kokosy teraz mieliśmy. O rany! To było dobre. To naprawdę to jest złoto. No. Okej. Okay. I co jest dla Was taką największą motywacją w skipowaniu? To znaczy, ja mogę powiedzieć, że dla mnie to dla przede wszystkim, właśnie wyrwanie się z tego systemu kapitalistycznego i to, że to jest etyczne, nie? Że to można nie dość, że za darmo, no to jeszcze nie napędzając rynku, który powoduje właśnie biedę i głód innych ludzi. I to jest właśnie tą taką największą motywacją. No i plus emocje są bardzo fajne. Wiesz, to jest to trochę tak jakby udane polowanie, nie? Jak się uda zdobyć jedzenie i to wszystko się składa właśnie na to budowanie satysfakcji pewnej, nie? Bardzo, bardzo przyjemna rzecz, nie? No i jeszcze jak można do foodów wrócić, to już w ogóle, nie? Człowiek jest bardzo zadowolony. Pełny recykling, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. No i to właśnie jest ta jedna z niewielu form etycznej konsumpcji właśnie w kapitalizmie, nie? No bo co jeszcze, tylko można swój własny ogródek albo, nie wiem, kraść z supermarketu. Także. Tak, tylko wynieść siatkę kokosów jest trudniej. Tak, niż wziąć ze śmietnika. No. I bezpieczniej. Wziąć z tego śmietnika. Okej. Okay. Jakby... Czy postrzegasz, że ten friganizm tutaj w Trójmieście jest... że to jest jakaś taka grupa, która się zna i jakoś współpracuje ze sobą? Czy to są bardziej takie odosobnione przypadki? Raczej to jest tak jakby
podzieleni pojedynczy ludzie, którzy tam się dzielą raczej w internecie doświadczeniami. Czy gdzie można gdzieś zajechać i zobaczyć, gdzie coś ktoś wystawia. Mhm. W ten sposób, nie? Mhm. Ale raczej osobno, nikt się nie łączy w tym. Mhm. Większe grupy. Chociaż jak się spotykamy przypadkiem na skipie, no to, no to tam wiadomo, zamienimy parę słów, tam pogadamy, podzielimy się doświadczeniami. Ale tak to same takie luźne właśnie. Raczej już znający się ludzie z innych miejsc, z innych spraw. Także, a to tak luźno powiązane, tylko mówię właśnie przez internet. Wymiana doświadczeń, nie? I wyjedziecie tylko do makro, czy też do innych? Też jeździmy po Biedronkach, żeby też staramy się znaleźć może nowe miejsca, gdzie są też inne rzeczy, typu słyszałem, że w Decathlonie, ale to chyba w Gdańsku dopiero, też wyrzucają buty na przykład, nie? Wow. Także żeby też te inne rzeczy się nie marnowały i żeby można było je jakoś spożytkować i zagospodarować, nie? Bo ja też prowadzę swoją grupkę, tam oddolną inicjatywę, nie? No i tam też wiem, że można zawsze wrzucić jakiś post i może kto komuś coś się przyda i jak się ma ten nadmiar, no to można go spożytkować po prostu, oddać innym ludziom, którym się to przyda, nie? I jakby już zdarzyło się tak, że ktoś miał coś, zgłaszał się, że ma i jak najbardziej udało się to. Tak. To znaczy też tak raczej przez tą grupę ludzie też się trochę wstydzą pisać posty i raczej piszą do mnie, nie? Bezpośrednio. Więc okay. Ostatnio też właśnie wiem od jednego pana u siebie w rejonie, że ma wózek dziecięcy, nie? Właśnie będę musiał wrzucić posta do oddania, nie? Także jeśli komuś się przyda, no to też na pewno. I to są takie różne rzeczy, przeróżne, nie? Ciuchy, tam czasami, nie wiem, zabawki, tego typu rzeczy, nie? Tylko zazwyczaj to ja już mam, jak ja wrócę do pracy, to ja już mam to rozdane, nie? Albo chodzę po rejonie i też ktoś mi coś powie, tu się dowiem, no to tu przekażę. No, też są tam, no ludzie mają mnóstwo problemów, nie? Bo ja akurat w pracy spotykam się z ludźmi z zwykłej jakby sfery życiowej, można powiedzieć, czyli ta większa część społeczeństwa, która ma ogromne problemy, nie? Z samym w ogóle, samą egzystencją, samym życiem na najbardziej podstawowym poziomie, nie? I przemoc domowa, i ogólnie narkomania, alkoholizm, to wszystko jest na porządku dziennym, to jest z czym się mierzą na co dzień, nie? I to się tego doświadcza poprzez właśnie sam kontakt z tymi ludźmi, nie wystarczy tylko posłuchać, nie? Czy tam starsi ludzie z samotnością, bo ci wszyscy ludzie żyją jakby w... To widać właśnie na przykładzie, kiedy się roznosi listy i ja widzę wtedy na przykład, jak ten sąsiedzi obok siebie żyją w wieżowcu, 70 parę mieszkań i praktycznie albo się nie znają, albo tak odizolowani są od siebie, żyją w tych swoich mniejszych bańkach. Nie? To też jest takie dosyć smutne, przygnębiające, no to, że te nie ma czuć, nie czują ludzie właśnie tej współzależności, tego współistnienia i właśnie to między innymi tą grupkę jak stworzyłem, no to też to zachęca mnie też Bartek do tego, nie? Żeby te oddolne inicjatywy, to właśnie żeby to poczucie współpracy i współzależności od siebie budować, nie? Żeby pokazać, że jest, nie? Że można sobie nawzajem pomagać i żyć ze sobą w takich mniejszych społecznościach, nie? Na przykład właśnie kolega Bartek, on sobie stworzył samopomoc sąsiedzką, nie? Coś takiego i tam wszyscy sąsiedzi z całego jego osiedla współpracują ze sobą na zasadzie, że jak mają coś do zrobienia, no to ten coś potrafi i tak sobie do siebie przyjeżdżają nawzajem i sobie i sobie remontują domy tam, czy kładą, nie wiem, podłogi, ściany sobie robią i tak dalej. I wszyscy sobie nawzajem pomagają, czy hydraulikę, bo ktoś się znaczy na elektryce. I to wszystko sobie za darmo, po prostu na zasadzie wzajemnej pomocy. Nie? Ale super. No, świetna sprawa. Właśnie to chcemy też propagować. Nie? Właśnie. I ta grupa oddolna pomoc
To ona istnieje na Facebooku i rozumiem, że na Facebooku ona zagarnia bardzo dużo osób z tego Trójmiasta? No właśnie tak niewiele, na razie jest 70 parę osób, nie? Ale to są tacy bardziej ludzie, których znam, częściowo nie znam, ale tak wiem, że przez tych, co znają, to są raczej zaufane osoby takie, że... Bo to też można, to się może czegoś dowiedzieć, bo czasami tam rzucam też posty z problemami ludzi, nie? Że na przykład właśnie a propos przemocy domowej, nie? I ten, szukamy rozwiązań czasami. Ja to często w pracy robię, nie? Z kolegami też z pracy, że właśnie ktoś coś usłyszał od kogoś i wie, że tam jest jakiś problem, on mi powie i wtedy tam pogadamy ze sobą, co można zrobić, no ja wrzucę, to tutaj są rady różne, nie? I próbujemy coś zdziałać, nie? Chociaż nie jest to proste, bo ja właśnie tam z takim panem, którego syn bije i to z nim ten ojciec strasznie nie chce pomocy, strasznie się przed tą broni, boi się strasznie tego syna i ciężko do niego dotrzeć, nie? Więc to jest praca, myślę, że na miesiące, ale nie wiadomo, czy nie będzie za późno, bo ta przemoc jest dość brutalna. To taki starszy pan? 70 parę lat ma, czy 80. 82 chyba. 82. O rany. I mieszka z synem. Tak. I ucieka do sąsiadki, nie? O Jezu. I tej sąsiadce tam pomaga ogólnie. A syn narkoman i alkoholik i to też tam sprowadza różnych innych alkoholików i narkomanów. Nie? No, a to wszystko właśnie, to widać jak ten system, do czego doprowadza ludzi, nie? Bo to wszystko z przyczyn ekonomicznych, nie? I z przyczyn tego, że braku perspektyw i z tego ubóstwa, które nie jest aż tak widoczne, nie? Teoretycznie, bo ma mieszkanie, jakoś żyje, ale co to jest za życie, jak nie ma tam, jak się żyje samotnie i no to trudno się dziwić ludziom, że uciekają w alkohol, nie? Żeby gdzieś. No a alkohol rodzi też u niektórych brutalność i to takie pewnego rodzaju zezwierzęcenie, można powiedzieć, bo też nie, to złe słowo. Odczłowieczenie może. I to jest naprawdę bardzo przykre, jak to się widzi, czy co ten system robi, nie? Właśnie. Jak bardzo ludzi dobija. I to jest tak realnie widoczne właśnie kiedy spotykam się z ludźmi, to mnie czasami wręcz przytłacza, nie? No tak, a ty jeszcze jakby masz możliwość... Może ta bezsilność jest też często... Wyjścia trochę, nie? Tak. No ludzie mnie znają, jak przechodzi się trochę przez ten próg trochę, nie? Tak. No to czasami oni sami już po prostu nie mogą, nie mają z komu się wygadać, nie? To po prostu listonoszowi już coś muszą powiedzieć, bo no, ostatnio jedna pani właśnie ten... z córką problem, bo też tam ją nachodzi taki jakiś wariat, który był w związku przemocowym, nie? I grozi, że zabije i matkę, i dzieci, i wszystkich, ogólnie. Ona to po prostu sama mi zaczęła mówić, bo widać, że w niej to się działo, nie? I tak, zobaczyła, że ktoś przyszedł i że tam sympatycznie się rozmawia i to zaczęło z niej wychodzić samo, nie? Wszystkie tłumione emocje, nie? Które w niej tam ten narastały, a jako nie mając komu powiedzieć w ogóle, no to chociaż listonoszowi. I potem jeszcze mnie przepraszała, że ten, że mi zawraca głowę, a już mi było smutno. Nie? A od jak dawna pracujesz jako listonosz tutaj? Szósty rok. Okej. To znaczy, ja mam teraz inny rejon, bo tam byłem w różnych rejonach. Ja tu w ogóle całą Chylonię zwiedziłem, także mnie tutaj bardzo dużo ludzi zna, ja tak część kojarzę, część nie, ale ze swoich rejonów to tak, to których bywałem, to znam dosyć dobrze. Sporo ludzi, naprawdę. I to jest właśnie część której pracy właśnie, którą lubię, nie? Że jest ten kontakt z ludźmi i ta pewną... Można łączyć w pewien sposób właśnie ten ludzi poprzez ten kontakt, nie? Przez to, że się do nich przychodzi, że się spotyka, to zawsze, o cześć listonosz, chociażby z daleka, nie? To zawsze się zamieni parę słów, ja to może zdaję też numer telefonu, żeby do mnie dzwonili w razie czego, to zawsze mogę coś załatwić, coś tam, nie? Jakieś ulotki antykapitalistyczne przelecić. Jak najbardziej, to przy okazji zawsze. Z każdym listem, z rachuneczkiem tutaj anarchistyczne. Nie, tego nie robię. Przynajmniej oficjalnie. Nie, to znaczy zdarzało mi się, że tam w pracy przy okazji roznoszenia listów to tam coś podrzuciłem, ale to tam właśnie tam przy reklamach, nie?
Także tak. No, ale też tak to raczej w czasie wolnym, nie? To też plakaty rozwieszamy, nie? Ostatnio się zajmują plakatowaniem okolicy. Okay. I to też jest świetne, bo tu też widać ten odzew. Ja plakatuję na przykład nocami, a potem idę w ten do pracy i słyszę od ludzi, jak oni opowiadają o tych plakatach. I nie wiem, ty się nie przyznajesz. Nie, nie. Super. No i to jest świetna sprawa. Nie? I widać ten odzew, nie? To też tak w pewien sposób napędza i motywuje, nie? Do działania. Tak. Kiedy rzeczywiście widzą, że tam, że na przykład państwo przy pomocy tych tarcz antypracowniczych przykręca śrubę pracownikom, pozbawia praw pracowniczych, łamie kodeks pracy legalnie, no, pokazuje, że żyjemy w kraju bezprawia, nie? Po prostu, i że trzeba się buntować, bo inaczej całkiem nas zamienią w niewolników. Nie? No i to widać właśnie ten, jak się chodzi w rejonie, że no, to prawda, co tam, widziałem nawet plakaty, nie? No. Mają rację, wie pan? Zaczną się przekonywać niedługo do tego. Ja ogólnie chodzę ten też ubrany właśnie mniej więcej w ten sposób. Plus obwieszony cały symboliką anarchistyczną, więc to też w pewien sposób propaguje, nie? Właśnie chodząc w ten sposób ubrany, nie? No tak, na pewno. To jest też śmieszne, bo ludzie mają pewne zaufanie do listonosza i przez to, że widzą, no to nie, ten anarchizm chyba nie jest taki zły, nie? Skoro listonosz, porządny człowiek, zaufany, może być anarchistą. Zajebiście, dokładnie, w sumie, dokładnie, bardzo właśnie. Fajnie, że możesz, jakby, wykorzystujesz swoją pozycję, wykorzystujesz w pewien sposób, ale tak wiesz, oswajasz ludzi, nie? Z czymś, co jest dla nich. Inne i które ma budzić przerażenie, bo tak jest przedstawiane właśnie w mass mediach, nie? A kiedy ludzie właśnie z dołu zobaczą, że anarchiści, kurczę, pomagają, tutaj karmią bezdomnych, to jakie to jest zło, nie? Coś tu chyba nie gra, nie? Także to jest świetna sprawa. No, w pracy też próbuję przekonać ludzi, właśnie między innymi rozdając też części, które tak, jedzenie, ale też ciągle tłumacząc, kłócąc się czasami bardzo, bardzo żywiołowo. Bywa tak, że cały urząd tam huczy, nie? Już się rozkręcę, nie? A mam kolegów prawicowców, takich bardzo zatwardziałych, nie? Z którymi merytoryczna dyskusja jest mocno utrudniona. Ale na każde argumenty w końcu odpowiadam cierpliwie, staram się, chociaż czasami wiadomo, emocje poniosą, to i podniesie się głos i faktycznie szyby się trzęsą czasami. Ale tak, właśnie przez te dyskusje widzę też zmiany. Widzę zmianę właśnie w swoim zakładzie pracy, w otoczeniu, że już to jest inaczej wszystko postrzegane, nie? Że na początku to mi 6 lat temu, jak ja się pojawiałem w pracy, no to w ogóle jakiś indywiduum. Skąd on się tu wziął w ogóle? Tak. Co to za koleś? Nie? Tak. No. Jakiś wariat, psychol. A potem tak z czasem zaczęli się oswajać, no to wiadomo, na początku to docinki, nie? To próba zrównania do odpowiedniego poziomu, żeby się nie wyróżniać za bardzo, ale kiedy one były nieskuteczne, to musieli zacząć akceptować, a potem oswajać, a potem pozwalali na to, żeby mnie poznać i się zakumplowałem praktycznie z całym urzędem i się dobrze trzymam tam ze wszystkimi dosłownie. I tam z dziewczynami z okienek i z kasy, i z kierowniczkami, nawet z moją szefową, panią naczelnik, chociaż z nią toczę ciężkie boje czasami. Byłeś wcześniej listonoszem, zanim przyjechałeś do Gdyni? Nie. Okay. Wszędzie pracowałem, gdzie się dało. Byle tylko przetrwać jakoś. No, tak. I tam na taśmie produkcyjnej, przy składaniu różnych rzeczy, przy malowaniu. Takie tam umowy o pracę, jakieś o zlecenia, byle tylko się tam przykulać jakoś. Nie? A to pandemia jakoś wpłynęła na twoją pracę? Że masz mniej pracy na przykład? Albo... Tak, jest mniej listów. Jest, nie? Jest mniej listów, zdecydowanie. Tak. Ale jako taka praca, no to można powiedzieć, że nawet ciężko zauważyć, nie, że coś się zmieniło w samej pracy, nie licząc tej mniejszej ilości listów, nie? I bardziej raczej jakby pozamykanych firm, ale akurat jak ja chodzę, no to tam mam 3 firmy na krzyż, no to tego nie widać, nie? Także... A myślałeś o tym, żeby jakby zaangażować... Mój dźwięk.
Jak musisz, będziesz musiał wychodzić, to, to mów, to możemy wyjść. Nie, nie, spoko. Nie ma problemu. Czy jakoś myślałeś, żeby zaangażować większą ilość osób właśnie w skipowanie? Jakby ludzi z rejonu? To znaczy, tu raczej nie. W tym miejscu myślę, że jest... To znaczy tak, czasami tak, czasami o tym myślę i czas, znaczy propaguję na pewno. Na pewno mówię kolegom, że warto, żeby jeździli chociażby u siebie, czy tam w Rumi gdzieś może znajdą, bo mam też kolegów z Rumi. Staram się to jakby propagować samą ideę, nie? Ale łączyć tak w grupę to jakoś nie do końca, nie? Jakby, jak się jedzie na skipa, no to też nie wiadomo, czy się trafi, czy tak i tak dalej, ile tej żywności będzie. Czasami jest im mnóstwo, a czasami praktycznie w ogóle, nie? No tak. A dlatego każdy właśnie do tej grupki, czym częściej się jeździ, tym lepiej, nie? A niekoniecznie większą grupą, nie? I to w ten sposób. A wy jeździcie regularnie, że zawsze na przykład we wtorki, czy zawsze w środy po południu, czy to jest bardziej tak, kiedy? No. Różnie, bo to znaczy tak, z Bartkiem i z Moniką to się umawiamy raz w tygodniu mniej więcej, nie? Że tam na przykład teraz w czwartek, nie? Czasami w środy, wtorki i tak mniej więcej w tym środku tygodnia, nie? Ale sami jeździmy, no to czasami po 3-4 razy w tygodniu, nie? Bo szkoda, żeby nie przyjechać któregoś razu, bo może tam być coś czego wcześniej nie było, nie? Na przykład właśnie jakieś orzechy, coś, kokosy. Także jak najczęściej, nie? Się staramy jeździć. Ale wtedy też trzeba pewnie brać mniej, żeby to wszystko można było... Albo rozdawać. Przede wszystkim najlepiej rozdawać, bo to szkoda, żeby to zostało tam, nie? Tak. I rozdajesz właśnie komu teraz, jak nie ma foodów? Sąsiadom albo kolegom z pracy, nie? Aha, okej. Okay. I oni chętnie przyjmują. Tak. No to już da się zagospodarować, nie? Tylko wystarczy się odezwać do ludzi i powiedzieć, że mam tutaj za dużo cebuli na przykład, no to czemu nie? Pewnie, że wezmę, nie? Czemu miałbym nie wziąć? No. Za darmo? Tak. No ludzie chyba nie odmawiają jedzenia. No nie. Czasami na przykład właśnie jeszcze mu kolegę tutaj też Wiktora, któremu też tam czasem podrzucę, nie? Z weganinem też właśnie i ten. I bardzo chętnie z warzyw korzysta, nie? No. Po co ma kupować, nie? A wegańska dieta jest trudna do utrzymania, nie? Do zorganizowania tego wszystkiego, nie? No. Z tego co słyszałem, nie? Bo sam to... Ja mam tyle dobrze, że moja siostra jest wegetarianką i ona gotuje. I ja w zasadzie na gotowca, nie? Mam wszystko. I się nie muszę specjalnie martwić. Tak, nie? No. Po prostu mam, wiem, że nie ma mięsa, jest dobrze. Czasem mi się coś zdarzy, że tam przy okazji ku rodziców jestem, no to zjem tego mięsa tam jakoś. Potem mam wyrzuty sumienia, co prawda. Ale zdarza mi się, no. Staram się tego pozbyć całkiem, ale... No to jest, wiesz, nie jest łatwa droga. Jesteś na tej drodze i jakby... wszyscy jesteśmy ludźmi i czasem się spotykamy. Ale fajnie próbować dalej, nie? No tak, jak najbardziej. Nie, no coraz mniej, bo jak ja pamiętam jeszcze te parę lat temu, to... 8 lat temu, to ja już żywiłem się już głównie mięsem. Przerażający ja tego jadłem, nie? Także... brak świadomości, brak tego... w ogóle zainteresowania, nie? A skąd się pojawiło u Ciebie takie właśnie zainteresowanie żywnością, tak szeroko pojętą, bitymetycznym? Właśnie głównie przez siostrę. Siostra tak we mnie. Z siostrą mamy bardzo dobry kontakt, nie? I od ona skończyła chyba 14-15 lat, to zaczęliśmy się mocno przyjaźnić ze sobą, nie? Jest starsza od Ciebie, czy młodsza? Młodsza o 5 lat. Wtedy zaczęliśmy się tak jakby przyjaźnić i wymieniać różnymi myślami, dużo rozmawiać i moja siostra się zainteresowała właśnie, jako że ma duże zainteresowanie właśnie żywieniowe, to i wegetarianizmem, weganizmem i ogólnie friganizmem właśnie, to wszystko z tym związane i jak mnie tym zaczęła zarażać, nie? I to od niej dużo. Ja ogólnie to raczej bardziej politycznie, ekonomiczno, społecznie, bardziej w tym kierunku, a siostra bardziej właśnie w takim praktycznym wymiarze.
No i tak to można powiedzieć, łączymy, często się kłócimy. Dobrze, no kłócimy. Dzięki temu tak, potrzebne, tak, nie? Dokładnie. Mm. Do wielu rzeczy siostra mnie przekonała naprawdę, takich, z których bym nie pomyślał nigdy wcześniej. Nie? Wow, super. O, super. No to świetna sprawa. I jak wygląda takie, jakbyś miał opisać taki typowe skipowanie? No, mniej więcej przyjeżdżam z pracy, umawiamy się z siostrą, napiszę do Bartka, jeśli na przykład ten, czy nie chce jechać z nami. Ale jeździcie jakby zazwyczaj pod wieczór, czy to jest ważne, żeby było ciemno już? Po 21 minimum, nie? Żeby już było wystawione, żeby już zamykali i to, co już tam mieli, te odrzuty wszystkie, no to żeby się znalazły w śmietnikach, nie? I żeby można w ogóle stamtąd wydobyć. No i tak to wygląda, że podjeżdżamy samochodem. A daleko jest Makro od Was? Stąd? No tak kawałek, nie wiem, z 2-3 km. Tylko, że przez przejazd trzeba się przedostać, nie? Więc ja tam po drugiej stronie to jest. Po drugiej stronie torów, no. Że jedziemy często przez estakadę, nie? A potem wracamy tutaj przejazdem, nie? W ten sposób, bo już wtedy się nie śpieszymy. No i podjeżdżamy tam sobie na parking z boku, podjedziemy, pakujemy w siatki, co się da. To jakoś tam próbujemy, żeby się nie pozgniatało i przenosimy do bagażnika i wracamy z powrotem. Zazwyczaj to trwa, nie wiem, z godzinkę, całość, nie? Więc naprawdę nie jest to duże poświęcenie, nie? No, tak. Raz i można się zaopatrzyć nawet czasami na cały tydzień w warzywa. A naprawdę jest to niewiele wysiłku wymaga, nie? W ten sposób, nie? Także super sprawa. Ja. I jak przyjechałeś do Gdyni, to ta grupa Friganie w Trójmieście już istniała? W sumie nawet nie wiem, szczerze mówiąc, nie? Bo ja się tak nie za bardzo tym interesowałem. Bo to co się dzieje w internecie? Tak, po prostu, nie? Po prostu sami jeździliśmy i tyle. Czyli już od jakby od dobrych 7 tam czy 6 lat? To znaczy nie, ja od tak dwóch, trzech, mniej więcej. Siostra wcześniej, nie wiem od ilu lat, ale od paru ładnych, nie? No, a Bartko zaraziliśmy to od niecałego roku, nie? Znamy z Moniką jeździ, nie? No i tak właśnie. No namawiałem jeszcze Wiktora, żeby z nami kiedyś pojechał, ale on jest leniwy i nie chce. Nie mogę go przekonać. Ale wziąć warzywa weźmie, nie? No tak właśnie. A byłeś też w innych miejscach? Jak tam, bo ostatnio na tej grupie frigańskiej wrzucają bardzo dużo zdjęć z tego z ręk. Jest jakiś taki supermarket. Ale nie wiem do końca gdzie, wiem tylko, że właśnie... Nie wchodziłem tam ostatnio na tą grupkę, więc nie wiem, więc nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Sami jeździmy raczej właśnie po Biedronkach i po tam, tutaj w pod Stokrotką, tutaj obok nas. Ostatnio zaczęliśmy pod samym domem, nie? Tuż pod nosem. Trzeba tam zajrzeć, nie? No. I tam naprawdę też można znaleźć ciekawe rzeczy, nie? I to właśnie owocki najlepiej, nie? Tutaj. I to jest zaraz pod domem, nie? Najlepsze było to, że wcześniej tam nie jeździliśmy tylko do Makro, nie? Przede wszystkim. W końcu nas coś tknęło, bo tutaj przecież tu są śmietniki, kurde, nie? Dawaj zajrzymy, nie? I też są wystawione. Nie. Normalnie w śmietnikach, ale można wydobyć, tak. I można się dostać do tych koszy, nie? Nie są jakoś tam pod kluczem. I ważna rzecz jeszcze, nie? Żeby jak się jeździ na skipa, żeby nie zostawiać śmieci, nie? Żeby to było w miarę w porządku, żeby tego nie było porozsypywane, bo wtedy zaczną zamykać te śmietniki, nie? Zaczną się wkurzać i tak, nie? Także zawsze staramy się tam, żeby to było jak najlepszym, najczyściej. Nawet jak coś tam powypadało, pozostawiało, no to sami to sprzątamy, żeby nie złościć, nie? Żeby nam tego nie pozamykali, no bo szkoda, nie? No tak, po co zresztą przychodzi i robi bałagan. Tak, dokładnie, komuś, dokładnie. A zdarzyło się tak, że były na przykład
kosze zamknięte na kłódkę albo jak było najbardziej, tak, tak. Tak, no właśnie w Lidlach są te pozamykane. Teraz w Netto też tam byliśmy, to było zamknięte. W niektórych Biedronkach są pozamykane, nie? Niektórych się można dostać tam takimi mniej legalnymi sposobami, ale, ale można, nie? A jakieś takie, że były oblane na przykład nie odplamiaczem, tylko czymś paskudnym. No, jakimś takim. Zdarzyło się takie? Bo ja się nie spotkałem, nie spotkałem się osobiście. No. Z tego co wiem, siostra też nie. Chociaż raz mieliśmy zabawną sytuację w Słupsku, teraz mi się przypomniało. Ale to trochę może nie na temat, ale jakoś mi się skojarzyło, no, że tak. Był tam zamknięty ten śmietnik, nie? Zatrzymaliśmy się samochodem, wchodzimy z siostrą, otwieramy drzwi, a tam człowiek w środku mnie... Śmietnik siedzi? Siedział za tym, nie? Za tą bramą. Dosłownie myśleliśmy, że zawału dostajemy. Ojej, pieprze. A dzień dobry. Tak, schował się tam z alkoholem, pił sobie tam piwko, nie? Jest no właśnie, jakich... Serce do gardła, nie? Tak, jakich ludzi spotyka się na takich skipach? Przeróżnych, przeróżnych. Mhm. Nie? Znaczy rzadko się w ogóle spotyka jakichś ludzi przede wszystkim, ale jak się już spotka, no to tak, to często właśnie i tam bezdomnych, albo ludzi z problemami. Czyli oni też korzystają z tego. Tak, tak, czasem korzystają, tylko właśnie oni nie wiedzą o tym, żeby to zostawiać w porządku, nie? I często potem jest to wszystko porozsypywane i trzeba po nich posprzątać, nie? Także też dobrze częściej jeździć, nie? Żeby utrzymywać. Tak, tak, w miarę jakimś porządku, nie? No ale też i innych skipujących, też młodych ludzi, nie? No, którzy tam podjeżdżają. Wraz trafiliśmy na właśnie taką parę chłopaka i dziewczynę, którzy podjechali samochodem, wiecie, nie czaili się w ogóle pod makro, nie? Otworzyli bagażnik i zaczęli pakować, co tam się dało, nie? Całymi skrzynkami, nie? Mówią, że od pół roku skipują i tam po prostu biorą, co się da, nie? No, także nie czaili się nic, nie? No, czyli jakby jest to w miarę popularne. No dosyć na pewno wzrosło ostatnimi czasy, tak mi się wydaje. Nie? Po tym całym dokumencie w TVN. A nie taki, wiem, był coś takiego? No był taki film właśnie o tym, o friganach. Z Warszawy chyba, zdaje się. No i tam. I to tak rozpopularyzowało, mi się wydaje. Bo potem zaraz po tym, jak się to okazało, no to tydzień później to były puste śmietniki, nie? No potem ta fala przeszła jakby, ale... I to był taki dokument jakby pochlebny? To było w wiadomościach. W reportach był i było i w wiadomościach było puszczone. Aha, no, okay. W samych głównych wiadomościach. Faktach, nie? Tu wystrzelili i zaraz po tym było straszne boom, nie? Na ten organizm. No tam właśnie rozpropagowali właśnie też ludzie, którzy do Food Not Bombs należą i którzy zaopatrywali food. No i właśnie o banany. Banany to jest jedno z podstawowych owoców, jakie można znaleźć. Nie? No tak? No to nie trzeba kupować w ogóle. Nie? Kurczę. Ja mówię, ja już od paru lat nie kupuję w ogóle warzyw, nie? Tak. Zero. Także nie potrzebuję zupełnie. Odczuwasz to też w jakimś swoim takim budżecie, że tak, cię to odciąża? Tak. Znaczy, ja to jestem taki, że ja specjalnie nie zwracam uwagi na finanse. Nie zupełnie. Tyle bym miał do ten, żeby mógł przetrwać, reszta mnie nie obchodzi. Nie? Co, gdzie, jak te pieniądze idą, no to byle zapłacić za mieszkanie, mieć spokój. A reszta to sobie może ten pójść, nie? I żeby mieć za co jeść. Także. Nie tak w praktycznym sensie to odczuwam, ale na pewno jakby, nie wiem, może czuję, że mogę sobie na więcej głupot pozwolić, albo coś takiego. Głupot, czyli co na przykład? Nie wiem, ja mam taką tendencję, że kupuję sobie koszulki, nie? Okej. Ciuchy, tak. Czyli ciuchy. Tak, nie, żartuję. Ja mam ze Stanów, nie? Jestem Nogos No Masters. Taka stronka, polecam bardzo. Okay. I stamtąd za 4 koszulki jak się kupi, no to za darmo się dostawę. I stamtąd też właśnie na... Zupełnie już tak, tak. I to idzie na właśnie inicjatywy anarchistyczne w Stanach, nie? Także to jest najświetniejsze w tym, nie? No i można mieć właśnie ekstra koszulki.
A co było najpierw? Skipowanie czy Food Not Bombs tutaj w Gdyni? Najpierw skipowanie. Najpierw skipowanie. Mm-hmm. Food Not Bombs to było już jakby... Właśnie bardziej trzeba się socjalizować przez Food Not Bombs, nie? Mm-hmm. Bo i te gotowania to się tak integrują. Tak. Więc to wymagało jakby pewnego przełamania pewnych barier, które ja wcześniej miałem na przykład bardzo silne, nie? Z ludźmi, jakieś takie obcowanie. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Mm-hmm. No to też wynikało z moich problemów osobistych i ogólnie no chodzę na terapię, nie? I się tam się leczę cały czas i to jakby... Pomogło. Tak, bardzo mocno mnie zmieniło. Gdzie odkryłem sobie, że jestem otwarty do ludzi, gdzie zawsze byłem zamknięty. Znaczy zawsze. No. W dzieciństwie podobno też byłem bardzo otwarty. Nie? Potem jakiś nastąpił moment, że się zamknąłem całkowicie. No, a teraz znowu się odblokowuje. Między innymi dlatego udzielam go wywiad. Super, bardzo mi miło w takim razie, że się odważyłeś. A jak się dowiedziałeś o foodach? Ze strony internetowej właśnie. Właśnie na Facebooku. Facebooku Bartek ją założył i tak zaczął prowadzić. A Bartka nie znałeś wcześniej? Znałeś go właśnie przez foody? Tak, tak, przez foody. Wcześniej w ogóle się nie znaliśmy, a teraz już jesteśmy kumploszczakami. Czyli pojawiło ci się po prostu gdzieś na fejsie i... Tak. Znaczy ja już wcześniej słyszałem o foodach, nie? I zawsze wspierałem tę inicjatywę, tylko jakoś... Nie, nie było. W Słupsku to jest dużo właśnie anarchistów, ale oni wszyscy są zepchnięci na margines, nie? To wszyscy to jesteśmy gdzieś porozrzucani, nie? Anarchiści ze Słupska, fryganie, weganie, tam Viva jest, nie? Na przykład. I Viva, która się rozpadła ostatnio, nie? Niestety, nie? I jest Viva, która jest oficjalna i rozpadnięta, można powiedzieć, i Viva alternatywna. Jak się tam pokłócić dwie osoby, no to już jest tragedia, nie? To wszyscy w tym jednym gronie jesteśmy. Tak, tak naprawdę. No. I tutaj część z nas właśnie wyjechała do Gdyni, część za granicę, część gdzieś tam, część do Holandii. I tak to się też trochę porozsypywało towarzystwo na świecie. Ale ogólnie właśnie też dzięki temu oni poznają tam ludzi, my tu, tak jakby się też możemy integrować dzięki temu poprzez właśnie internet głównie, nie? No tak. I właśnie robienie takich grupek czy coś, nie? Tam, że na przykład mój kolega teraz też anarchista, który jeszcze na Skłocie mieszkał parę lat, nie? Na Odzysku, zanim go sprzedano. Teraz jest też doktorantem, nie, doktorat robi, ale magistra właśnie zrobił. W Polsce czy za granicą? W Polsce i w Niemczech teraz pracuje, nie? Jest mikrobiologiem, nie? I właśnie się wyprowadził do Niemiec, mieszkał ze mną tutaj, nie? I też dużo wymienialiśmy myśli, można powiedzieć. No i poznał tutaj w Polsce właśnie dziewczynę Litwinkę, nie? Z którą też właśnie mamy taki dobry kontakt i tam właśnie się wymieniamy, co tam się w Niemczech dzieje, nie? W Berlinie oni teraz mieszkają. No opowiadają, ja tam mówię, żeby tam się do foodów gdzieś tam doczepili, nie? Ale oni też są tacy aspołeczni trochę, nie? I to jest też ten problem. Chociaż byli ostatnio też w jakiejś knajpce punkowej, anarchistycznej, gdzie mój kumpel anarchista, który teraz przyszedł tam w koszuli, nie? I patrzyli na niego jak na... Dziwaka. Tak. Przyszedł prosto z pracy, rozumiem. No ogólnie to się, można powiedzieć, mocno zraził, nie? Właśnie po tym sprzedaniu Odzysku, nie? I też miał dużo kłopotów bardzo osobistych i z prawem przez to, bo jak oni atakowali... Gdzie był ten Poznaniu, spód? W Poznaniu. Tam właśnie z rozbratem współpracowali, tylko że Odzysk to był taki bardziej radykalny, nie? Naprawdę tam było aktywizm pełną gębą 24 na dobę, gdzie całkowite poświęcenie było potrzebne. Nawet jak ktoś pracował, no to już było krzywo było patrzone, nie? Bo nie miał czasu na to, żeby właśnie prowadzić. Tak. A tam był non-stop potrzebne, bo co chwilę albo atakowali nacjonaliści, albo policja wjeżdżała, albo trzeba to było bronić, nie? Opowiadał kolega i właśnie z tego powodu miał problemy z prawem, bo był policjant, który nie wylegitymował się i
Do Sofietu. Dokładnie. Próbował się dostać, wbić tam i dalej. To znaczy nie dostał mocno, bo tam tylko dostał, to znaczy pałką dostał. Ale także go tam jakoś przestał przez głowę. No i dalej była napaść, a on nie wiedział, że on jest funkcjonariuszem, więc jakoś się z tego tam dostał, ale no tam finansowo popłynął dosyć, dosyć ostro. Nie? No ale też jest to prawo nietykalności. Tak. Może był niewylegitymowany i po cywilu i w ogóle się nie przedstawił. Teoretycznie mają obowiązek, nie? No właśnie, no. Ale... No i tak dobrze, że tak się skończyło, a nie, że więzieniem, nie? No. To mogło być więzienie, nie? Także... No, ale pomogły mu tam właśnie też i pewna prawniczka, która tam właśnie pro bono pracuje i, i pomaga anarchistom, nie? Tam chyba z Czarnego Krzyża, mi się wydaje. No, także. No, ogólnie tam z odzysku też mnóstwo świetnych ludzi było, nie? Także no, też i ze Słupska część i ten, i też poznałem paru ludzi, jak byłem w Poznaniu właśnie, jak byliśmy na rozbracie, to też, no to tam naprawdę ciekawi ludzie, bardzo fajni, wszyscy zaangażowani w różne inicjatywy. Mnóstwo pomysłów, nie? No, a jak przyjechałeś do Gdyni, to szukałeś takiego środowiska anarchistycznego? To znaczy najpierw po początku byłem jeszcze zamknięty, nie? Jeszcze miałem swoje problemy i jakby trzymałem się z daleka, byle tylko w swoim własnym otoczeniu, na tyle, na ile mogę, nie? Tam propagować myśl anarchistyczną, ale nie otwierałem się tutaj do nowych inicjatyw, do nowych ludzi tutaj. No to dopiero tak naprawdę, no w sumie od roku zacząłem właśnie tam. I od roku też działasz właśnie w foodach. Tak. Właśnie odkąd się otworzyłem do foodów, nie? Okej. Tak to bardziej wcześniej to w tym swoim no, otoczeniu, nie? W środowisku. Właśnie raczej z pracy, tam. No niewielu jest lewicowców u mnie z pracy niestety. No. Jedyny to Wiktor, jest nas dwóch. Do tego on jest taki bliżej centrum. Ja z kolei bardzo radykalny. Ale dogadujemy się. I też czasami nasze dyskusje, jak tam ludzie z boku przechodzą, no to słuchają, to muszą, co tu się dzieje? Tak. Pani z okienka. Dokładnie. Jest czasami. No i z prawicowcami się fajnie kłóci, naprawdę fajnie, bo to jest żywiołowa dyskusja, która przyciąga uwagę, nie? No, i pokazuje bezsensowność ich argumentów i pustość. Ale to trzeba mieć chyba cierpliwość i opanowanie, a ja niestety ja się odpalam za szybko. No ja na szczęście jeszcze tak nie mam. No, zanim u mnie emocje znajdą ujście, no to jest ładnych parę godzin, więc może... Więc możesz jeszcze poprowadzić dyskusję, no to fajnie, to się chwali. No dobra, słuchaj, bo gadamy już kawał czasu, to jeszcze działa? Działa. I chyba jakby tą, powiedzmy, oficjalną część, to chyba jakby mam dużo już informacji od ciebie, więc to zakończę. Ale jeżeli się jeszcze nie spieszy do pracy,